Podsumowując tegoroczne wybory samorządowe, Kamila Gasiuk-Pichowicz, szefowa klubu poselskiego Nowoczesnej i wiceprzewodnicząca tej partii, nie zaskoczyła nikogo. Koalicja Obywatelska pokazała jednoznacznie, że jest tą jedyną siłą, która jest w stanie skutecznie walczyć z PiS-em i uzyskała w tych wynikach, w tych wyborach bardzo dobry rezultat. Siłą Koalicji Obywatelskiej było znalezienie się na listach koalicji także kandydatów Nowoczesnej, ludzi energicznych, ludzi doskonale przygotowanych, ludzi z wizją i z konkretnymi wartościami, które uosabia Nowoczesna. Według Kamili Gasiuk-Pichowicz Koalicja Obywatelska miała dwa symbole zwycięstwa w wyborach na Mazowszu. Tak jak w Warszawie symbolem zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej było zwycięstwo pana Rafała Trzaskowskiego, tak tutaj w Radomiu symbolem zwycięstwa sił demokratycznych, antyautorytarnych, sił nastawionych na patrzenie na potrzeby obywateli, a nie interes jednej partii, było zwycięstwo pana Radosława Witkowskiego. Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej odniosła się także do trwających rozmów o stworzeniu koalicji w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wszyscy mamy świadomość tego, że PiS ma ograniczoną zdolność koalicyjną. Politycy PiS-u mają bardzo małą wiarygodność. Wiele razy pokazali, że mówią jedno, robią drugie. Pokazali, że stawiają na centralizację, działają przeciwko samorządowi. Najlepszym dowodem były te wszystkie szantaże, które słyszeli mieszkańcy Mazowsza. Jak nie oddacie głosów na partię rządzącą, to nie będzie pieniędzy na rozwój. W wyborach do Rady Miejskiej w Radomiu mandat radnego uzyskała przewodnicząca radomskiej Nowoczesnej Katarzyna Kalinowska, która o ten mandat ubiegała się z listy Koalicji na Rzecz Zmian, złożonej z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.